Centralna Liga Juniorów znów zawitała do Ełku. Przeciwnikiem MKS-u Ełk będzie drużyna Korony Kielce. Tak, tak. I temu skrzydło. Cześć, jest to szyba była. Mecz ten rozpoczną gospodarze. Jednak to drużyna gości stwarzała w pierwszych fragmentach gry groźniejsze sytuacje. Tu bardzo ładnie, efektownie Arkadiusz Krzymieński wykłada do Piotra Pońskiego. Piotr Poński zatańczył aż z trzema obrońcami MKS-u. Przyłożył sobie z prawą na lewą nogę. Zabrakło tylko celnego strzału. Na odpowiedź gospodarz nie trzeba było długo czekać. Arkadiusz Karbownik tuż ponad bramką Gabriela Łodeja. Jednak to znów drużyna z Kielc jest w polu karnym. Wojtka Muzyka, jeszcze raz Piotr Poński. Gracz z numerem 14 naprawdę jest groźny w polu karnym i dochodzi do sytuacji bramkowych. Kolejna sytuacja, Krystian Gębalski, ładnie Krystian Gębalski wyłożył na 5 metr do Piotra Pońskiego. Piotr Poński tutaj mógł zapytać się bramkarza, w który róg ma oddać strzał, ale wysoko ponad bramką Wojtka Muzyka, tu spójrzmy, jest bramka, ale nie dla Korony, tylko zdobywcą gola jest Mateusz Krysiński. Piłka dosyć szczęśliwie wpadła do bramki, ale tak powinien zachować się prawdziwy zawodnik. Iść za każdą akcją do końca. Gabriel Łodej nabił piłkarza z Ełku i efekt Państwo widzieliście. Tutaj kolejna sytuacja drużyny z Kielc, ale tym razem Wojtkowi Muzykowi pomógł obrońca, który wybił piłkę z linii bramkowej. Tutaj Patryk Rosoliński przypomniał o swoim istnieniu na boisku, ale sędzia boczny uniósł chorągiewkę do góry, zatem bramka została unieważniona. Efektowny rajd Mateusza Jeremkiewicza, który wywalczył rzut karny dla ekipy z Ełku. Do piłki podchodzi Mateusz Krysiński i Gabriel Łodej. Mateusz Krysiński zdobywa swojego dzisiaj drugiego gola. Jeszcze raz Jaremkiewicz. Mateusz Jaremkiewicz z rzutu wolnego. Mateusz Jaremkiewicz, ale tuż obok bramki Korony Kielce. Jeszcze drużyna z Kielc starała się zdobyć tę bramkę kontaktową. Kacper Wiecha, ale jego strzał został zablokowany przez stoperów z Ełku. I sędzia główny kończy to spotkanie 2-0. Drużyna MKS-u Ełk wygrywa z drużyną z Kielc Koroną.